Witam, tu Aristeo. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale z poprzedniej misji wszyscy powrócili cali i zdrowi, a zadraśnięcia Bodixa nie okazały się na tyle groźne, aby stały się one powodem hospitalizacji. Z dobrych wiadomości dziś do naszej elitarnej formacji przystąpił Avalach. Jego droga życiowa do najprostszych nie należała. Jego dom nawiedzili obcy, porywając małego Avalacha wprost z kołyski. Przyszły mściciel długo dojrzewał w kokonie obcych, obmyślając plany ucieczki i dokonania zemsty na swoich dręczycielach. W pełni świadom dramatyzmu sytuacji przegryzł krępujące go nici kokonu, po czym zbiegł z wylęgarni, zmylił pogoń, a ostatniego stropiących go obcych zatłukł kamieniem. Niestety, nie spostrzegł w porę, że omotany nićmi oraz pomazany wydzielinami ukatrupionego obcego w niczym nie przypominał ziemianina. Dlatego nikogo nie powinno dziwić to, że padł on ofiarą testującego działanie Stunroda Orzeszka, który od tej chwili, aż do wyjaśnienia nieporozumienia, utrzymywał, że jak dotąd tylko jemu jedynemu udało się pojmać ufolutka żywym. Jego mniemanie nie utrzymało się zbyt długo, bo gdy tylko Avalach doszedł do siebie, nie omieszkał kamieniem wyrazić wdzięczności swemu dobroczyńcy. Na szczęście zjawił się nasz dzielny Aristeo i rozdzielając zwaśnione strony, wyjaśnił sytuację. Avalach zgłosił akces do oddziału. Pewnym problemem okazał się jego domniemany zbyt młody wiek, nie ocierający się nawet o pełnoletność. Na szczęście Aristeo nie okazał się zbytnim formalistą i przyjął za dobrą monetę wyjaśnienia nowego rekruta, że w zasadzie to on nie pamięta, ile lat sobie liczy, a skoro pojawiły się pierwsze objawy sklerozy, to wniosek wypływał z tego prosty. Avalach zbyt młodym być nie może. Zresztą gdyby Aristeo nazbyt mocno chciał przestrzegać kryteriów wiekowych, to Fael i Bodix mogliby w jednostce co najwyżej pocztę roznosić, a tak to roznoszą w pył ufolutków. Tak, i tej wersji będziemy się trzymać. Jeśli ktoś zgłasza zdanie odrębne, to niech poda w komentarzu swój adres. Avalach ma jeszcze jeden kamień do zużycia i nie zawaha się go użyć. Myślę, że warto będzie pozyskać apteczki, których technologię wytwarzania już moi naukowcy opracowali. Tak, tu max robotników. A ile? No, 3 to mało może być, może 4. O! Tak. Tak, i teraz jest taki problem, że ja na pokład transportowca mogłem zabrać tylko 4 ludzi plus czołg, ewentualnie 8 ludzi bez czołgu. A jako, że czołg jednak daje nam na początku gry, kiedy postacie nasze są jeszcze nieprzeszkolone, dużą przewagę, więc wolałbym z niego nie rezygnować. Dlatego będę stosował loty rotacyjne, polegające na tym, że jednym z 4 będzie najlepiej przeszkolony oficer. No w tym wypadku wchodzą w rachubę tylko Aristeo oraz Orzeszek, przy czym Orzeszek ostatnio brał udział w misji i namarnował sporo amunicji, czego my mu nigdy nie zapomnimy, więc tym razem poleci na misję Aristeo. Poza tym będę starał się zabierać głównie tych żołnierzy, którzy nie zdążyli się wyszkolić. I jak pamiętamy, pini i zawsze brakuje do awansu jednego zaliczonego killa, więc na pewno znajdą się na pokładzie transportowca. Poza tym zamierzam zabrać Avalacha, ale dopiero gdy dotrze. Co jest o tyle realne, że zdążę przed kolejną misją, ponieważ tylko jeden dzień musi minąć. No Bodix niestety, ale będziesz musiał opuścić, bo co prawda ja wiem, że nie zostałeś ranny, ale po prostu musisz być na obserwacji, bo nigdy w końcu nie wiadomo, z czego oni do ciebie strzelali, nie? Możesz czasem nam się tutaj przeistoczyć w jakiegoś potworka. Tak. No jeszcze trochę poczekamy. Tak.
No i możemy przesunąć dzień. Tak. Opracowano technologię produkcji pistoletu laserowego i możemy zacząć pracę nad strzelbą laserową, a to by mogło być bardzo interesujące, bo pistolet to nie wiem, no nie jest zbytnio przekonany, czy warto w niego iść, jeśli chodzi o produkcję. O, to ma sens. Tak. Trzeba będzie również później pomyśleć o tym, że to na pewno wymaga jakiejś amunicji. Tak. O! Moi naukowcy przebadali skauta i dwie technologie kosmiczne będę mógł opracować. Jedna to jest jakby kontrola lotu, a drugie to tak jakby pancerz statków. No to może być krok we właściwym kierunku, jeśli chodzi o wymyślenie transportowca, ewentualnie nowych myśliwców, bardziej odpornych na działanie wroga. Tak, warto będzie się tym zająć. No, dotarłeś? Jest. No. To Avalach jest już na pokładzie. No nie jest źle. Jeden karabin, trzy strzelby. Myślę, że będzie spoko. Może uda się opracować strzelby laserowe. O, tak, ale czy uda się je wyprodukować? To jest pytanie. Ja mam niestety, ale strasznie mało pracowników. No, to będzie warto też pociągnąć. Okej. No właśnie. Może zmniejszę ilość. No jest amunicja, tak. No, mógłbym tu zmniejszyć ilość. O! I zacząć produkcję strzelb. Okej. Tak, dwie. O, to dużo. Dwie na początek by wystarczyły. Ale właśnie kwestia jeszcze z amunicji otwarta, bo sama strzelba to mi raczej wiele nie da. No na razie nie będzie, chociaż ten jeden magazynek, a potem się zobaczy. Chodzi o to, żeby zdążyli przed misją wytworzyć. O, jest produkcja. Apteczek została zakończona. Tak. O, apteczki właśnie. Tylko, że one są strasznie duże. Zajmują 6 pól. A może tu się uda? A może tak? O. Nie? A to trochę dziwne, bo według mnie to by idealne miejsce właśnie było na takie rzeczy. No niestety. Także docelowo chyba nie każdy będzie nosił apteczkę. Może dwie osoby w drużynie. No nie wiem, jeszcze to będę musiał to obmyśleć. O, mam już. Tak. Mało trochę tej amunicji, ale pytanie, chociażby jedna strzelba była. O, teraz spokojnie, niech on wleci nad ląd. I w ogóle mi to pasuje, bo on leci w stronę mojej bazy. Myśliwce nie będą miały zbyt długiej drogi do odbycia. Co prawda jest to niebezpieczeństwo, że zeskautuje moją bazę, ale ja bym naprawdę nie miał nic przeciwko temu, gdyby na tym etapie gry ufolutki odwiedziły moją bazę, ponieważ mógłbym zyskać bardzo dużo sprzętu i
i można powiedzieć, ludzie by się mogli wykształcić nieźle. Trochę mnie niepokoi to, że to jest, kurczę, nadal noc. Się zanosi na to, że jak go zestrzelę, to będzie misja nocna. No zdecydowanie, tylko kurczę, żebyś mi nie uciekł. No, niewiele brakuje, może zmiać. A, jest, dobra. Dobra, przygotowanie. Czy jest już strzelba dostępna? Za chwilę się dowiemy. Bo, o, właśnie. Obawiam się, że nie. Aha. Jest amunicja tylko, ale strzelbę nie zdążyli złożyć do magazynu. No trudno. Tak. No przynajmniej przed następną misją wyprodukują więcej amunicji. A o tym, co się stanie na pokładzie zestrzelonego statku obcych, dowiecie się z kolejnego odcinka. Trzymajcie się.